Siemanko, z tej strony Pocisk 7, a dzisiaj chciałem wam zaprezentować już kolejny odcinek z Bitw w Plutonie. Tym razem zaprezentuję wam Pluton moich klanowiczów, to znaczy ekipki THC oraz Jakubka 125, których wylosowało na mapę Tundra, bitwa standardowa, a grają oni na ISAch 7. Jakubek właśnie sobie ostatnio zakupił ten pojazd, więc trochę się chce im nauczyć grać i w ogóle. A ekipka ogólnie lubi grać na dyszkach, więc nie mam nic przeciwko, żeby pograć sobie na dyszkach. No i właśnie wykręcili bardzo fajny wynik i ekipka wysłała mi tą zacną powtóreczkę. No i z tego co mi się wydaje, to jadą na Mordor na linii 1, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ ISy-7 mają bardzo mocne wieże i ogólnie pancerz boczny też mają super, więc tam jest dla nich idealne miejsce, ponieważ jest tak jakby lekkie wzniesienie i ci co będą chcieli wjechać na nie, żeby ich strzelić, to będą raczej widzieć im wieże albo boki pod takim kątem, że będzie ich ciężko przebić, więc bardzo dobra decyzja. Jako ekipka trochę pojechał tak dookoła, trochę dziwnie. Jakubek jest już z przodu. Pojechał trochę krótszą drogą, ale tutaj jak widzimy, jeszcze za nim jedzie IS-8 oraz T-49. Arty na plecach, a tutaj mamy V-kę. Wow, ale strzał. Jakubek teraz pięknie strzelił tą V-kę za 580. No, takie losowanie to jak miód. No i mamy tu S-etkę. Tak jak już mówiłem, V-kę. Oraz ISA-8, z czego co widzę. Tak, dokładnie. No właśnie, tutaj jest idealne miejsce właśnie na tego ISA-7. Tylko że tak trochę lipa z opuszczaniem, jak za bardzo podjedzie, ale... O, no i pięknie. Oj, jak Tiger tu jest. I jeszcze jak Tiger tu przyjechał. No, ale tutaj raczej nie przybiją. A tutaj też pięknie weszło. Nawet nie strzelają do ekipki. No, Jakubek trochę jest w przodzie, więc będzie teraz zbierać bułki. No i tutaj ekipka próbuje coś mu pomóc, ale coś kurczę, nie przebił esetki. Esetka teraz przebiła nam Jakubka za 250, coś słabo, chyba że z hajeków strzelał gość. No i Jakubek, z tego co widziałem, bardzo ładnie rozwalił V-kę. A ekipka próbuje z tym jak Tigerem, przebił go elegancko. Eseta teraz walnęła do ISA-8 za 700, to jest taka moc, to działo. Ale jak widzę, po strzale w ekipkę to strzela z apeków, czyli ISA-7 nie ma szans, żeby przebił. Jest również shielding out ekipki, więc nie, no tutaj pod takim kątem no, nie mają szans, mówię. Tak jak mówiłem na początku, nie ma tu szans przebicia ISA-7. Pod takim kątem, no, Esto nie przebił ISA-8, nie, na stołę wali cały czas apeków. Raz chyba z Hayeka strzelił do Jakubka i to na tyle byłoby. Tutaj, fatalny strzał w ISA-8. Trochę wyżej, chociaż ten we własce też tak średnio wchodzi. Właśnie ten IS-8 niby jest takim papierem, ale wie, że ma mocno. No i tutaj Eseta kolejny raz nie przebiła ekipki. No i IS-8 też się dingnął. Nie, to jest, mówię, idealny kąt nachylenia pancerza. To jest praktycznie nie do przebicia. Tutaj jak Tiger trochę nie ogarnia co się dzieje i już prawie zginął. Także nie, no to takie nie powinno wyjechać. Powinien tam stać tam, gdzie teraz właśnie pojechał. Tam powinien sobie stać i byłoby zdecydowanie lepiej. No ale to już jego sprawa i teraz powinno być... Ouu, nie prawił. Ale już myślałem, że przebicie. No. No i tutaj kolejny ding, elegancki. Trzymają się razem. I to jest właśnie... O, i tutaj Seta, jak widzimy, z apeków cały czas wali. No i tutaj będzie... A, tutaj też, kurczę. No ale co się okazało? Batchet wjechał na tyłek oraz obiekt 416 wjechał im na tyłek. A nie, nie. Obiekt 430, przepraszam, wjechał im na tyłek.
No i nasz obiekt 430 jedzie im pomóc. Ekipka dalej tutaj walczy z tą Esetą i SM8. Jakubek tam poszedł na te medy. Oj, tutaj jest 8 przebił. Podejrzewam, że teraz bardziej, jak bardziej wjechał, to widział. Widział mu ten dziubek po prostu. No i tutaj obiekt go walnął z golda w tyłek. Lol. Seta jak wyjeżdża, kurde, teraz wszyscy na niego wyjadą. Oku, o proszę, nie przebił się. Przez... no trochę dziwne w ten... dolny pancerz powinien wejść. Ale, jak widzimy, Eseta ani razu nie przebiła jeszcze ekipki, no co jest po prostu... ja nie wiem, ja już bym Golda dawno ładował. A Eseta najwyraźniej ma same apeki. A i teraz dobitka. No nawet w bok wieży nie przebił. No, tak jak mówiłem, IS-7 ma tak mocną wieżę, że Esto nie jest w stanie przebić z apeków jej... A nie, w ogóle to bardzo rzadko co wchodzi w tą wieżę. Nawet z Golda się ludzie dingają, naprawdę, to bardzo mocna wieża. A jeśli Eseta, no nie wiem co on ogarnia z tymi apekami. Ale no nie wiem, z IS-7 nie wygra apekami. Trzeba dodać Golda i wtedy to się naprawdę opłaca. No i ekipka postanowi wracać się na bazę, ponieważ prawa flanka padła. Więc no trzeba się wracać na bazę, bo zaraz pewnie będą kapować. Jakubek tam trochę pojechał do przodu, ale chyba też zaraz się będzie wracać. Ja to może trochę przyspieszę, bo tu będzie jazda sama. Więc nie ma sensu co tego pokazywać. Więc trochę to przyspieszymy. Tutaj właśnie jedziemy na bazę. Jakubek też już dojeżdża do ekipki. No i zaraz tu pewnie będą wrogowie. O, i mamy T5-4. I weszło WZ-120, bo T5-4... A, T5-4 jest na górce. No, czyli WZ-ta elegancko została i Arta wykończyła ją za 700. Także całkiem fajnie. No, ekipka już ma tylko 650 HP, trochę mało. Jakubek miał 1100, ale Batchet strzelił go, już ma trochę mniej. Tutaj IS-7 jest, na Arta Batchetowska cały czas strzela. Ma magazynek, kurde, i to jest takie wkurzające. Pewnie teraz, znając ekipkę Jakubka, to teraz tak klona tą Artę, że szok. No i ekipka postanowi wyjechać na tego IS-7, który wyjeżdża bokiem i dostał pestkę za 500. Dingnął się od ekipki. Co było trochę dziwne, ale mogło to wejść w przedni pancerz, a nie w dziubek, więc elegancko. Arta spudłowała teraz, a mogłaby go wykończyć. Obstawiam, że teraz przodowuje, tak jak mi pokazuje, mod 60 sekund. Także mają przez minutę spokoju, trochę. No i Jakubek postanowił zniszczyć tego IS-7, ponieważ ekipka trochę się bał, że straci życie. No i teraz trzeba pojechać tam na górkę, o ten T5-4 campi. O, został teraz wyświecony, ale no niestety za kamieniem jest i nie jest... nie idzie go teraz trafić, więc może teraz też przyspieszę trochę, żeby nie przedłużać. No i ciekawie ta Arta jest. O, jest i Arta. Dobrze. Coś długo nie strzelał do niego, ale jak Jakubek przyjechał, to akurat go zniszczył tak po chamsku strasznie. Więc no, obstawiam, że to chodziło tu o specjalistę, żeby dać Jakubkowi, a ekipka pyknął sobie i z głowy. Tak całkiem po chamsku. No ale dobra, wjeżdżają po tego heala, po T5-4 i ST, i tam jeszcze zostało, jest przy bazie. A to może trochę przyspieszę ten wjazd na heala. No. Także, no jadą, jadą. Czekają na siebie, żeby nie paść przypadkiem za szybko. Bo ekipka jest już tylko na strzał. Tutaj Jakubek elegancko trafił T5-4. T5-4 trafiło go w gąskę. No i teraz trochę blokuje ekipkę, ale to nic. Ekipka go spróbuje objechać i akurat się naprawił, dziwny przypadek. No i teraz będą jakoś walczyć z tym T5-4, który ma 1100 HP, czyli ma więcej niż oni we dwóch, więc no, jest ich w stanie rozwalić. Jakby jeszcze Golda założył, to byłoby
elegancko. No teraz tak czała się trochę na niego. Obmyślałem, jakby tu zrobić go w konia, żeby go... No i oczywiście załadował Golda T5-4, ale nie przebił się przez bok Isa-7 i T5-4 eleganckim strzałem dobija go. No i jest, został na wykończeniu, ma tam raptem 13 HP i został zniszczony przez artylerię, bardzo opłacalny strzał, jeśli chodzi o artylerię. No, także myślę, że zrobili tutaj całą robotę w tym meczu, we dwóch wykierowali spokojnie ten mecz, bo jak widzieliśmy wcześniej, no szło to bardzo złą stronę, był już fatalny wynik, a oni po prostu to wzięli i wykarowali. Ekipka zrobił, jak widzimy, 5600 damage, co jest świetnym bardzo wynikiem. No i tutaj te esteta strasznie dużo razy się od niego dingnęła, co pewnie będziemy widzieć na wyniczku, ile odbił. No, Jakubek też również zagrał bardzo fajnie. A zaraz zobaczymy zresztą to wszystko na wyniczku. A więc teraz przejdźmy do wyniczku. A oto i wyniczek, który zrobili panowie. Ekipka zdobył pierwszą klasę, zrobił 56 tysięcy, 1000 expa otrzymał. Oczywiście stalowa ściana, czyli jednak ekipka zrobił więcej tych uszkodzeń, odbił. Duży kaliber oraz wsparcie. Ekipka również ukończył misję Solidny Pancerz, w którym trzeba, aby pojazd zablokował dwa razy więcej uszkodzeń niż wynosi PW jego pojazdu oraz zadać przynajmniej 1500 uszkodzeń. I ekipka wykonał tą misję z wyróżnieniem. Przejdźmy teraz dalej. No i tak jak tu widzimy, ekipka zrobił 5600 damage'a oraz 1000 expa. Jakubek zrobił 5100 damage'a, czyli niewiele więcej, oraz 1100 doświadczenia. No pewnie dlatego, że wbił 4 fragi, to też mu tam doliczyło trochę expa. Ekipka zrobił 2, a i tak we dwóch wykierowali tą bitwę bez problemu. A więc przejdźmy teraz dalej. No i epicki pancerz Isa-7 magiczny odbił 8560 uszkodzeń, co jest świetnym wynikiem i naprawdę dało to przynajmniej ze 3 razy więcej 3 razy więcej tych odbitych uszkodzeń niż IS-7 ma HP. Także nie no, super, super bitwa. No, no i zarobił ekipka 14364 kredyty na czysto. Z Golda, z tego co mi się wydaje, nie używał. A więc, to byłoby na tyle. Jeśli spodobał Wam się ten film, to polajkujcie, zasubskrybujcie mój kanał oraz udostępnijcie ten film. Cześć!